Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, skaczesz tutaj niesamowicie. Właściwie chyba wszystkie te skoki dzisiejsze podobały ci się. Jak oceniasz te trzy próby? No naprawdę dobre skoki. No w sumie tyle. Nie, dobre skoki, takie jak był plan. Znaczy tak jak sobie zakładałem, wszystko wyszło idealnie, więc można się cieszyć. W tych kwalifikacjach było, no niesamowicie było trzech Polaków na czele właściwie aż do samego końca. To chyba niespotykane takie wydarzenie. Jak się z tym czułeś? Bardzo przyjemnie, znaczy niespotykane, no, trzeba robić tak, żeby zawsze tak było. Czy ten twój skok kwalifikacyjny był najlepszy z tych trzech? Myślę, że tak. Te poprzednie próby też były dobre, ale ten chyba najlepszy. Czy ta skocznia ci tak wyjątkowo leży, czy też warunki były dobre, czy czujesz, że tą formę po prostu już łapiesz? Znaczy na pewno warunki były dobre, skocznia bardzo przyjemna, ale też widać, że forma się stabilizuje i te skoki są powtarzalne, więc myślę, że wszystko się złożyło. Jutro celujesz coś więcej niż punkty, czy zadowolą cię po prostu punkty? Jutro będę chciał po prostu oddać dobry skok i później dopiero się wyniki wydrukują. Znaczy nie jeden, wszystkie. Dzięki tym dobrym występowi w kwalifikacjach, no raczej trafisz na niezbyt groźnego przeciwnika. Czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie? Czy no, wiadomo, że zawsze lepiej jak się ma teoretycznie słabszego, ale no, nikt za darmo nie rozdaje tych punktów i trzeba po prostu zrobić swoje. No to dziękuję i życzę powodzenia jutro. Nie dziękuję. Atmosfera w drużynie chyba bardzo fajna z takimi skokami. Jak tam się czujesz generalnie tutaj w Innsbrucku? Znaczy, no, biorąc pod uwagę moje skoki, no to szału nie ma i nie jestem do końca zadowolony, ale chłopaki sobie radzą bardzo fajnie i dobrze to wygląda. Co z tymi twoimi skokami? No bo nie błyszczysz tu tak jak na początku turnieju czterech skoczni. No niestety nie jest to, czego bym się spodziewał. Teraz jeszcze mnie trochę rozbujało na rozbiegu. No i nie było takiego dobrego pchania do progu, no i z tego ten efekt gorszy. Generalnie ta skocznia ci odpowiada, czy raczej lepiej ci się skakało w Niemczech? Znaczy ona jest taka, no, nie przeszkadza w niczym, trzeba dobrze skoczyć po prostu. A przy takich skokach, no to cóż, no odległości się z niczego nie biorą. Czujesz, że sprzętowo coś jeszcze można pokombinować? Kombinować zawsze można, ale myślę, że mamy sprzęt na dobrym poziomie, także na razie nic nam nie brakuje. Przed jutrzejszym dniem nad czym jeszcze będziesz pracował, co będziecie starali się poprawić? To już skonsultuję z trenerami, sam nie będę nic wymyślał. Jakiś cel minimum, jeśli chodzi o miejsca masz, czy raczej tylko dobre skoki? Dobre skoki, bo na miejsca nie ma się to nastawiać, bo to nigdy dobrze nie funkcjonuje. No to dziękuję i życzę powodzenia jutro. Dzięki. Stefan, ten skok w kwalifikacjach chyba całkiem niezły. Jak go oceniasz? Nie, właśnie. Dzisiaj skoki nie były takie, jakie mogły być, jakie ostatnio skakałem. Brakowało dobrego czucia w nogach po prostu. Dzisiaj takie miękkie i nie było dobrego pobudzenia. Troszkę tego brakło. Przecież zrobiłem taką mocniejszą rozgrzewkę. Wszystko wydawało mi się, że jest w porządku, a jednak na tej skoczni to nie funkcjonowało. No, nałożyło się troszkę tych startów teraz dla mnie, bo to dzień po dniu od Engelbergu było, więc mógł przyjść taki cięższy dzień. Mam nadzieję, że to tylko dzisiaj, jutro już będzie wszystko w porządku i nogi będą działały jak należy. No właśnie, bo tak po tym Oberstdorfie, jak troszeczkę zacząłeś jakby łapać taką zadyszkę od tego konkursu w Garmisch. Czy to już zmęczenie się daje we znaki? To znaczy zmęczenie nie, bo ogólnie się czuję dobrze dzisiaj, tylko tak jak mówię, te nogi były gorsze. A w Garmisch skoczyłem ten skok w zawodach bardzo fajny, żeśmy go później analizowali, tylko no, z własnej głupoty w powietrzu troszkę, my to mówimy, rozszerzyłem narty za bardzo do boku i tak jakbym po prostu dostał takiego przyciągania i to było przyczyną tego braku tych kilku metrów, które by mi pozwoliło awansować. Ale to już było, teraz trzeba się nastawić na jutro pozytywnie, z uśmiechem podejść do zawodów i do skoczni, do warunków, do wszystkiego. No dziękuję i życzę powodzenia jutro. Dzięki.
Piotrek, no skaczecie coraz lepiej, aż miło popatrzeć. Chyba jesteś zadowolony ze swoich skoków tu dzisiaj w Innsbrucku? Się tak z pierwszego nie do końca, a te dwa były takie w miarę normalne. No jeszcze wiadomo, tam brakuje troszkę, ale myślę, że można być zadowolony, bo w miarę te skoki zaczynają wychodzić. Jak ogólnie po tym ostatnim konkursie w Garmisch-Partenkirchen się czujesz, bo punkt tam zdobyłeś, ale chyba troszeczkę zawiedziony byłeś tą drugą serią. Punkt był, ale drugi skok zepsułem. Przeleciało mi wszystko do przodu, no i nie było wysokości, żeby odlecieć. No ale z pierwszego skoku mogę być tam zadowolony, bo był w miarę dobry. No i tak w sumie pierwszy punkt na konto, no by teraz się zaczęły te punkty coraz częściej. Tu w Innsbrucku lubisz skakać? Przyjemnie się tu lata? Nie lubię. Bardzo nieprzyjemnie się tu skacze. Głupia jest ta skocznia, powinni ją wysadzić w powietrze. Nie, no żart. Skocznia, no wiadomo, jedna lepiej leży, druga gorzej, ale tu akurat jakoś nie przepadam za tą skocznią, nie jest jakaś super. Mimo wszystko na punkty jutro liczysz, że masz szansę? No na pewno, na punkty liczę, myślę, że jeśli będę oddawał dobre skoki, no to myślę, że jakieś punkty może się dołoży do tego jednego. Dzięki Piotrek i powodzenia życzę. No dzięki.